Ogromny pożar w Koniecpolu spłynęło 2000 metrów kwadratowych terenu zakładu przetwarzania odpadów do produkcji paliw alternatywnych. Ogień pojawił się w środę wieczorem, a jego dogaszanie strażacy kontynuowali jeszcze dziś. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i środowiska. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło kilkadziesiąt zastępów państwowej i ochotniczych straży pożarnych. Łącznie ponad 100 strażaków. Na miejscu była Fatima Orlińska. To jedna z trudniejszych akcji gaśniczych, przekazał dziś oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Spłonął magazyn z odpadami wykorzystywanymi do produkcji paliw alternatywnych. Dym, który jeszcze w czwartek widoczny był z kilkunastu kilometrów od miejsca akcji, według tego, co przekazał rano wojewoda śląski, nie stanowi zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Ci jednak mają co do tego wątpliwości. Oficjalnie jest nam wiadomo, wszystkim mieszkańcom, że przerabiają tutaj odpady drewna. Kiedyś nawet przerabiali grube bale drewna, czyli na te fiury i wywozili do elektrowni. W tej chwili przerabiają takie rzeczywiście odpady drewna, ale o plastiku nic się nie mówi. W zakładzie składowane było nie tylko drewno, ale również folie, tworzywa sztuczne i tekstylia. Od samego rana na miejscu pracowały służby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, sanepid i pluton ratownictwa chemicznego. Przyczyny pożaru będzie wyjaśniała policja. Wstępnie można wykluczyć udział osób trzecich. Po przyjeździe pierwszych zastępów Państwowej Straży Pożarnej już o godzinie 21:00 okazało się, że pożarem jest już objęta hala do produkcji z częścią materiału wsadu, który tam znajdował się również na tej hali, i pożar szybko rozprzestrzenił się na sąsiadujące z tą halą inne składowiska tego materiału palnego. O godzinie 3:50, można powiedzieć nad ranem albo późno w nocy, uznaliśmy, że pożar jest już opanowany. Do tych działań również została zaangażowana jednostka specjalistycznej grupy chemiczno-ekologiczne Katowice-Piotrowice, która bada nadal zawartość atmosfery. W momencie pojawienia się pożaru na terenie zakładu przebywali pracownicy, jednak na szczęście nikomu nic się nie stało. Służby dziś przekazują, aby możliwie ograniczyć przebywanie na zewnątrz, choć informują, że zagrożenie dla zdrowia nie istnieje. Sanepid na bieżąco monitoruje ujęcia wody pitnej oraz pobliskie cieki. Do tej pory nie wykryto przekroczeń norm ani śladu niebezpiecznych substancji. Takie badania stanu środowiska w dalszym ciągu będą prowadzone, zarówno jeżeli chodzi o stan atmosfery. Rozpocznie się kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zajmie się wszystkimi kwestiami związanymi z procesem tutaj przetwarzania produktów. Dziś burmistrz Koniecpola wydał zalecenie, by w pobliskich szkołach skrócono czas trwania lekcji do 30 minut. Zalecenie obowiązuje do piątku. Wojewoda przypomniał, że do podobnego pożaru doszło w 2019 roku. Wtedy był to samozapłon. Straty wstępnie szacowane są na kilka milionów złotych.